Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Starym Bystrym w firmie Góral Team Morawa u Piotrka Morawy, który buduje domy z drewna i wyposaża je w meble z płyty, które wykonuje we własnym zakresie, używając przy tym oklejniarki Lazuri Pro 12.6. Zapraszam na zakład. Cześć Piotrek. Cześć Marcin. Widzowie, poznajcie Piotra, to jest właściciel firmy Góral Team Morawa. Dokładnie. Tym razem poprawnie. Tak, poprawnie. Piotrek zajmuje się zarówno produkcją mebli z drewna litego, jak i z płyty. Co za tym idzie, realizuje kompleksowe realizacje, wchodzi na gotową budowę, wykonuje całość prac zarówno w drewnie miękkim, twardym, jak i w płycie, więc korzystając z jego usług, nie musicie się martwić o to, że poszczególne prace trzeba będzie zlecać różnym fachowcom. Przyjeżdżają fachowcy z Góral Team Morawa, tak jest, i następnie wykonują całość. Dzisiaj obejrzymy sobie zakład Piotra w tym, jak przygotowują się do realizacji, do montażu zarówno elementów drewnianych, jak i elementów z płyty wiórowej. W konsekwencji w następnym odcinku będziemy oglądać, jak elementy, które dzisiaj są okleinowane, następnym razem już będą u inwestora montowane i będzie z tego piękna kuchnia. A teraz oddaję głos Piotrowi, powie parę słów o sobie i o swojej firmie. Tak jak wcześniej wspomniałeś, nasza firma zajmuje się przede wszystkim wykończeniami domów z drewna, tak samo z bali, jak i domów szkieletowych. My jak przychodzimy na dom, zastajemy tylko u dołu ściany i dach z oknami. My zajmujemy się przede wszystkim wykańczaniami w drewnie, w desce zwykłej, jak i w imitacji, a także wykonujemy schody z jesiona, z dębu, z orzecha i przede wszystkim ze świerka podhalańskiego, to co jest u nas pod dostatkiem. Oprócz tych jeszcze schodów i wszystkiego wykonujemy też łóżka, kuchnię na wymiar i wszystkie po prostu meble czy produkty, które się da z drewna wyprodukować. Czyli jednym słowem obsługujecie kompleksowo inwestora. Dokładnie. A on już nie musi się o nic martwić, bo robicie swoją pracę solidnie, szybko, terminowo. No i przede wszystkim młody zespół. No i robimy tą pracę od A do Z. Inwestor sobie tylko później przychodzi i sobie mieszka. Piotrek, maszynę Ci dostarczyliśmy już jakiś czas temu. Jak do tej pory się sprawuje? Powiem tak, na tą pracę, którą żeśmy do tej pory wykonali bez zarzutów, jest maszyna po prostu warta tej ceny. No. I nie mam do niej zero jakiekolwiek zastrzeżeń. Oglądaliśmy sobie, jak maszyna pracuje, jak działasz na stolarni, jakie masz zakład, jakie maszyny. A powiedz mi, w jakich celach kupiłeś oklejniarkę? Przede wszystkim do oklejnowania płyt, bo tak, jeśli gdzieś dom oddamy, to każdy klient się mnie pyta, czy mam kogoś pewnego, zaufanego do zrobienia mebli, no nie? Ja mówię, że mam. On i tak kogo? Mówię, że nie. A skoro byli zadowoleni z jednej części, dokładnie, to i biorą drugą. Dokładnie, bo mój klient, jak po prostu ja mu dom oddam, on jest nie tak, że zadowolony, ale jest zachwycony tą pracą. Wie, że to, co przyjdziemy zrobić później, to będzie tak samo wykonane, jak to, co jest w środku w domu, czyli ściany i tak dalej. Poczekaj, ta mucha wkurwia. Ja po prostu tak rozpracowałem. A to będzie dobry cerywnik na szaro, nie? Mnie ta mucha wkurwia. Oklejniarkę zakupiliśmy w celu przede wszystkim oklejnowania skrzynek, jeśli chodzi o... Czyli korpusów. Tak, o korpusy, o dolne, o górne, bo my robimy przede wszystkim fronty z drewna twardego i całe są, no nie? Mhm. Ale zdarzają się nam klienci, i to teraz coraz bardziej, coraz no, częściej, że po prostu chcą do takiej, jak to by to nazwać, chałupy drewnianej, kuchnie w stylu nowoczesnym, czyli płyta, mat, akryl, ten taki, tego glas i tak dalej. I po prostu musi być do tego odpowiedni sprzęt, a byle czym się tego okleić po prostu nie da. A my stawiamy przede wszystkim na jakość i precyzję tych prac, które my
dokonujemy. Bardzo mnie to cieszy i cieszę się też, że zaufałeś Lazuri. A jak radziłeś sobie z realizacjami mebli, bo rozumiem, że to nie tylko kuchnie, z płyty, w przypadku, kiedy nie miałeś jeszcze oklejeniarki? Wtedy był to dla nas, powiem, proces tak bardzo, bardzo czasochłonny i przede wszystkim uciążliwy, bo był długi czas oczekiwania na firmę inną, która mi to wszystko utnie, oklei i tak dalej, bo jak to jest, po prostu nie byłem sam, tylko są też klienci inni i po prostu byłem tam któryś w kolei do na przykład cięcia czy tego, nie? Mhm. Oklejania. Czyli jednym słowem wpadłeś w kolejce. Mnie, tak, i to skłoniło mnie właśnie do zakupu tej oto oklejniarki, żeby po prostu mieć swoje, a ja jestem też z ludzi tych, którzy lubią mieć swoje, a nie chodzić i pytać innych, no nie? To jak kobiety z torebką często powtarzają. No. Lepiej nosić niż się prosić. Niż się prosić, dokładnie. Piotrek, a co w przypadku, kiedy przyjechała do Ciebie oklejona realizacja kuchni i okazało się, że jakiś z elementów jest wykonany nie w tym wymiarze, co trzeba? Powiem tak, rzadko się to raczej zdarzało, ale coś było na przykład pomierzone tak najpierw, a w praktyce wyszło całkiem inaczej i któryś element na przykład trzeba było tego obciąć, no nie? I znowu bym z tym tam gdzieś do innej firmy musiał jechać i znowu by to po prostu się przełożyło w czasie oczekiwania, obcięcia, oklejnowania, a tak po prostu jestem w stanie przyjechać sobie po pracy tu na halę, zrobić to sobie samodzielnie, obciąć, okleić i mam po prostu po problemy i zaoszczędzony czas i przede wszystkim kasę, no bo to też o to chodzi. No to i koszty, i jazda, koszty, i proszenie jazda, się. Dokładnie. I przede wszystkim ten czas oczekiwania, bo w tej firmie, której ja robiłem, to nie było dzień, dwa. Czasem to trwało nawet i 7 dni, 8. Zależy, ile tam po prostu mieli zleceń już przede mną. A to powiem Ci, że i tak nieźle, bo zwykle jak tak rozmawiam z klientami, to zwykle czekają nawet do 3-4 tygodni na realizację oklejnowania. Także 7-8 dni w tym przypadku brzmi jak super promocja. No tak, ale mimo wszystko... czasem u mnie jest tak, że po prostu gdzieś mam etap ostatni i mamy tylko to wziąć, odwieźć, tylko jakąś szafkę, jakieś coś i trzeba coś przerobić. Ja jak mam gdzieś jechać na wyjazd w Polskę, i za 3 dni, 4, czy te nawet 7-8 bym miał po prostu przyjechać i z tym elementem tam jechać, to dla mnie jest w ogóle nie opłacalne. No, brzmi bardzo trudno. No. No tak, tym bardziej, że my nie pracujemy tylko i wyłącznie tutaj, bo my robimy realizację przede wszystkim na terenie całej Polski, od gór po Śląsk, ten nad morze, po prostu cały kraj obejmują nasze realizacje. Czy posiadanie własnej oklejniarki pozwoliło Ci już zarobić dodatkowe fundusze w postaci jakiejś pozaplanowej realizacji już teraz, zaraz? Powiem tak, była taka sytuacja, a nawet dwie, że ktoś po prostu też był w tej firmie innej, gdzie ja wcześniej oklejałem i miał do zrobienia po prostu szafkę i trzeba było mu tą szafkę na już. A oni mu po prostu też powiedzieli długi czas, a on wiedział już, że już jest taki sprzęt tutaj u mnie i przyjechał i ja mu to po prostu zrobiłem, można powiedzieć od ręki i gościu był zadowolony i tyle. Czyli tym samym zrobiłeś pierwszy krok w kierunku usług oklejania. Dokładnie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, podsumowując Twoją 3-miesięczną już pracę na oklejeniarce, jesteś z maszyny zadowolony. Tak, jestem bardzo i poleciłbym ją każdemu, kto by się po prostu spytał, o jaką oklejeniarkę do siebie na zakład wziąć. Bo jest po pierwsze, jakość jest świetna, obsługa jest prosta, ekran jest w języku polskim, nie ma tam nic ukrytych, jakichś funkcji, obsłuży ją każdy i przede wszystkim cena jest zadowalająca, jeśli chodzi o cenę i o tą pracę, którą ona wykonuje. Mhm. A jakbyś podsumował kwestię terminowości dostawy i uruchomienia? I jakości w ogóle uruchomienia i wsparcia serwisowego? Serwisancie, teraz za te uszy nie słuchaj. To nie jest dla ciebie. Był chłopak od was, który mi to po prostu przywiózł. Pomógł nam to wszystko z auta zdjąć, tutaj tego wjechać.
Przede wszystkim tu był problem to wjechać, wnieść. Było nas tu, powiem szczerze, 8, ale jakoś żeśmy dali jej tego radę. Przede wszystkim zrobił test, jak to wszystko tego chodzi, ustawił ją, omówił, jak ma być, co po kolei, na co przede wszystkim zwracać uwagę, żeby po prostu ten sprzęt służył, a nie za chwilę się po prostu rozwalił, że po prostu, że ktoś nie wie, jak ją użytkować. Mhm. Bo to jest tego, to jest ważne i powiem tak, podejście ogólnie tu firmy tego od was, obsługi, sprzedaży jest na jak najwyższym stopniu po prostu profesjonalizmu, jaki bym się mógł spodziewać i byłem bardzo mile zaskoczony. No to dziękuję. A tym bardziej, że jakby kiedy rozmawiamy, pokazujemy twoją firmę, to też inni użytkownicy mogą się z tobą też przecież skontaktować, bo gro z nich pewnie przecież cię zna. Jak najbardziej. A co za tym idzie, to jakby uwiarygodnia to, że robimy dobrą robotę. Za to ci dziękuję. Dziękuję również.